No a skoro sam producent wątpi, czy to jest zabawką, daje znak zapytania, może być ciekawe. Cześć! Witam was, moje fany i fany chińszczyzny, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś bierzemy sobie pod lupę, pod warsztat takiego maluszka jak firmę Bogo, no i ich Armored Fighting. A czy to jest fajne? Czy to w ogóle jest zabawka bawialna? No cóż, tu mieli chyba nawet z tym problem sami producenci, znaczy bardziej dystrybutorzy, bo spójrzcie, sami wątpili, czy to jest zabawkę? No a skoro sam producent wątpi, czy to jest zabawką, daje znak zapytania, może być ciekawe. Co w nim jest fajnego z zewnątrz? To cena 4 zł, wiemy, że to nigdy nie ma prawa się sprawdzić. Jakieś są chińskie znaki jakości, ale chiński znak jakości chyba oznacza tylko tyle, że nie wybuchnie nam to w rękach. Nie, no aczkolwiek to też nie był taki pewny, w końcu klimat wojskowy. Ma to nawet numer swój katalogowy, spójrzcie, jakiś drugi model. Ma to 3 w jednym, czyli alternatywy, które sobie też kiedyś zbudujemy na tym kanale. No i ma też to ciekawe instrukcje z tyłu, po prostu nadrukowaną, kolorystycznie fatalną i nieczytelną, że hej! Zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy, w trakcie budowy. Klocki Bogo, 4 zł i to się potwierdza, nie mamy w środku instrukcji, czyli faktycznie budujemy z tej instrukcji. Super firmo Bogo to wymyśliłaś, czyli nie mogę wyrzucić kartonu, jak będę chciał odbudować zestaw za kilka lat, kilka miesięcy lub kilka dni, nie ma takiej najmniejszej opcji, możemy tylko i wyłącznie korzystać z jakże nieczytelnego, no bo spójrzcie, czy to jest ten sam zielony? No raczej nie, to ciężko rozstrzygnąć, no czarny to może nie, bo tu czarny widać różnicę. Ale oj, ciężko po prostu będzie. Cóż, musimy wyciąć sobie z kartonu tą instrukcję i w takiej formie ją sobie zostawić w domu. Ciekawe klocy, spójrzcie, mamy takiego ciekawego kloca, którego nie ma nawet Lego. Mamy też trochę klasycznych skosów, które już Lego ma, trochę takich klocuszków. No i to jest, uwaga, plastik. Całkowicie 100% kółko jest plastik. Nie ma tu jakiegoś elementu gumy. Nie, to jest 100% plastik. Jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, nie jest źle. Oczywiście, mając takiego klocka, o, nawet ma na studach napis, no to w teorii jest bogatsza, dosłownie Bogo, znaczy bogatsza firma. Jakość jest ok, nie jest źle, powiem wam szczerze. Patrząc na te klocki, oczywiście, tak jak ten klocek tutaj, gdzieś z daleka widzimy, że mamy do czynienia z podróbką. No spójrzcie, tutaj jakieś takie mikro niedoróbki to ma, ale sam fakt patrzenia na ten kloc już nam daje przeświadczenie, że patrzymy na podróbkę, co po prostu widać, gdy na niego patrzymy. Ale wygląda on gorzej niż faktycznie jest. Jakoś nie jest aż tak tragiczna, moi drodzy. To jest tragiczne dla mojego kanału, no bo wtedy nie ma beki, nie ma tylu wyświetleń. Ten klocek też nawet, więc jakościowo, moi drodzy, nie jest źle. Może być, że to jest więc jeden z tych zestawów, jeden z tych klocków, gdzie kurczę, jakość jest nie najgorsza. Niestety wszystko jest partalone przez takie rozwiązania właśnie jak otoczka, brak instrukcji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spróbujmy... No spójrzcie, dobra, no jakoś to odczytamy, nie? Spróbujmy sobie to zbudować i zobaczymy, jak zestaw będzie się prezentował. Oczywiście spoiled build. Moi drodzy, już. Co ciekawe, spójrzcie, jak nam zostały, zupełnie można mieć wrażenie, randomowe klocki z tego zestawu. No nie, ich tu już nigdzie nie ma, kompletnie. Zestaw wygląda tak, jak ma wyglądać, nie ma nigdzie tutaj klocków. Wygląda więc to tak, jak po prostu one, komponenty były tak tanie, że szef powiedziałby, pakujcie Chińczyki jak leci, tam wpakujecie dwa razy tyle klocków, połowę randomowych, nic się nie stanie, to i tak jest sprawa groszowa. No, sam model konstrukt, no i wygląda źle, nie no, wygląda źle, nie próbujmy się nikogo oszukać. Powiem tak. Jakościowo jest ok. Lufa, którą przymocowaliśmy, no tutaj wkładam trochę siły i ona dopiero wtedy się odłamuje. A i tak spójrzcie, odłamała mi się ta końcówka, nie odłamała się lufa tutaj. Kloc więc trzyma się mocno, trzyma się w miarę solidnie.
ciut minimalnie słabiej niż Lego, ale jest jak najbardziej okej, solidny kloc. Wiecie, nie ma tak jak w innych zestawach, że rzucimy i on już by po takim lekkim rzucie nawet był rozpadnięty. Nie jest też tak, że jakbym rzucił tutaj chociażby Playtime, czy ostatnio te, które testowaliśmy, że rzuciłbym to, bym stół połamał, mówimy to o blockach. Jest więc okej, łatwo się montuje, łatwo się rozmontowywuje. Kolory są poprawne. Wygląda, jeszcze raz mówię, kloc gorzej na obrazkach, na zdjęciach, na wideo, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Oj, tu kółko źle zamontowałem. Pewnie z drugiej strony też. Nie, z drugiej dobrze. Jeździ bez problemu, moi drodzy, czekajcie. Nie no, jeździ bez problemu. Po stoliku jakoś tak ma problemy toczyć te koła, ale już po jakiejś lepszej powierzchni, typu moja ręka, jeździ bez problemu. Konstrukt jest prosty z założenia. Jest to prosty, toporny, bardzo słaby, taki wiecie, jak sześciolatka, jakiś mocek siedmiolatka max. Natomiast pamiętam, jak kiedyś też kupiliśmy coś tak topornego w jakiejś budce nad morzem za 5 zł i było znacznie gorsze, tam była padaka. Tu mam, że to odnośnik, bo ja tego w głowie już wszystkiego nie mam. To jest znacznie lepsze. Moi drodzy, więc znów miała być beka, mieliśmy otworzyć maluszka i się z niego mocno pośmiać. No i tak my możemy się pośmiać z zupełnie przypadkowo rzuconych zapasowych elementów z tej jakże tragicznej instrukcji. Jestem ciekaw, jak to wygląda w większych zestawach. Większe takie, wiecie, czy oni w ogóle mają takie większe zestawy po dychę 2-3, czy jednak ograniczają się tylko do malutkich zestawików. Firma Bogo nie wypada źle, jeżeli chodzi o jakość kloca, trzymanie się kloca, montaż, rozmontaż. No i mówię, wygląd, który jest lepszy w rzeczywistości, no to kurczę, nie jest źle. Przegrywa mocno, jeżeli chodzi o sam pomysł na zabawkę. No, 5-latka to zadowoli. Natomiast tak jak już ja, 32-latka, no już mnie to nie zadowala. No jest okej, moi drodzy, jest okej. Aha, dobra, czekajcie! Nie, jeden plusik musi usunąć. Bo jeden minusik, który tu dałem, jest opuszczany dlatego, że spójrzcie, tu mamy alternatywne konstrukcje, aczkolwiek nie widzę tu tych klocków. Nie ma tu tych klocków, które dalej zapasowo, no szczególnie piątego koła, dobra, nie ma. To nie usuwamy jednego minusika. Moi drodzy, nie jest źle, jeżeli sobie to kupicie, nie popłaczecie się, na pewno, no chyba, że jesteście wyjątkowo jacy na płacz łasi. A natomiast też nie ucieszycie się z radości, można się tym pobawić, krzywdy wam to nie zrobi, pomimo tego, że zestawem militarnym. Ale no radości większej z tego nie będziecie mieć. Ostatnio coraz więcej jest takich właśnie zestawów na moim kanale i mnie to trochę martwi, kiedyś tej beki było po prostu tutaj no więcej. A im bardziej dłużej go mam w rękach, tym bardziej karykaturalna mi się wydaje ta konstrukcja. Ale jak macie 5 lat, to po prostu niebo w klocu. Niebo w klocu, jak macie 5 lat. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Jeżeli lubicie tematy militarne, to zapraszam was tutaj, zasypę was teraz kilkoma filmikami. Wpadajcie tam koniecznie i bawcie się dobrze. Na pewno myślę, że będzie większa beka niż tu. A wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Bye!